Witam was w kolejnym odcinku z gry Gwint. Przez jakiś czas nie było go, dlatego będą dzisiaj dwa odcinki. Jest godzina 20:22. Jest jasno, a ja zapaliłem światło. Pewnie pomyślicie, no debil, no. No coś w tym też jest, tylko że... Potwornie miałem, że... Tak. Tylko że... kamerka by mocno cięła i to jest kiepsko... Ja mam. A, tu potwór. Jako najstarszy ze swego rodzaju ukryty potrafi podporządkować swej woli pozostałe wampiry. Katakany, Alpy, Kimy, wystarczy, szepnę jedno słowo, a ty stają się w jego kryjówce gotowy spełnić każdy rozkaz. Rozpocznij walkę, Waćpan. Chyżo, szykuj się do ataku. Nieważne. A to pierwsze widzę. Nie. A. Patrzcie, mućka leci. Zarań wybranego wroga od 4. Aaaa! O, dobre. O, ty, niezłe karty. Dobra, niech będzie to. Albo i nie. Kurde no. Dobra, bo w następnym turze to on by... się wskrzesił, bo to na, do następnej tury on by przeszedł, Tadeszko. Matko, na jedną stronę działa, o ty! Co za ebanis leśny? Amurus o jedno! To będę mieć 16 więcej. A, bo co turę mu się zmniejsza, dobra. No bo już myślałem, że tak mocno by osłabili, no panie. Czy mogę zamrozić to lub to? To mnie ciekawi, bo pokazywało to lub to, lub to. A z ciekawości, czemu by nie? Ty! No kurde. Ale panie, takie buty. Mam się ich bać? Boss mi opięty wnioski. Jestem krasnoludem interesu.
Dobre Enko powstał, ale w tym pilnowanym miejscu. Pewnie to wygląda. Dobra. Kurde no. Tak, bo oni osłabną jeszcze. Dobra, czyli mogę to spasować. Mi się przypomniało. Że i tak bym wygrał, bo oni osłabną, ale nie widziałem, że aż do tylu. Czym mogę ci pomóc? W zranieniu go, na przykład. O, dokładnie tak. Ukryty. Nie ukryty, weź się schowaj. No. Skoro nalegasz. Ciekawią mi, czy to dolne też kupię, ale trochę wątpiłem. Dobra, dajesz. To dużo zrobiła. Czemu miałbym ci pomóc? Aha. Chyba wygrałem. No chyba 34 jest większe od 30. No chyba, że kuźwa PiS zmienił ustawę, że jednak matma inaczej uczy. W pobliżu leża ukrytego zawsze kręcą się nekery, niewielkie, zwinne humanoidy z czterema rzędami ostrych jak noża zębów. Czekają, aż wampiry skończą się posilać, pozostawiając im do pożarcia osuszone z krwi ciała. Warto wiedzieć, to takie wiedźmińskie ciekawostki. Znaczy, ciekawostki ze świata Wiedźmina. To nie jest świat Wiedźmina, ale ze świata, w którym był Wiedźmin. Nie, może... Może gdybym przyspałował, to może bym zdążył. Dobra, dajesz. Mogę być twoją melę. Czy przygrałeś tę rundę? Jeśli... Co jedną turę na początku twojej tury zalałem wszystkie jednostki w tym rzędzie o jeden. Dla mnie bomba. Dla mnie bomba. Otycham je. Dla mnie bombaj. K
Kolej o koszcie. Kolej staty 4. Znaczy punkty 4. Zadaje 6. Daje tej jednostki. Mróz. Dobra, ale ten dwa pancerza to. A. Że nie liczy się do punktów, ale jak ktoś mnie chce walnąć za 4, to będzie mieć 2. Dobra. Wiecie co, pobałem się jeszcze, gdyż ponieważ, a nawet, mróz im szkodzi, a to by mi bardzo pomogło. To strasznie. Po co ja zagram tą kartę w sumie? Jak mnie teraz to się zaciekawiło. Dobra. Ale... Tak, tutaj tam wygram, panie. Dobra. Dobra, okej, to może być idealnie. Kolejny? Może i nie. Dobra. Jest okej. Może być tu. Może być tutaj. Dobra, opłynie go lekko. Co za karty? Bierz brązowego sojusznika i stwórz dwa jego... Złoto udałam dalej, dlatego że nie ma różnicy, bo złoto nie bufuje. Panie, to ci się nie przyda, jeśli w tej turze bym wygrał. Gdyż, ponieważ, a nawet, jak to, które wygram, to już będzie koniec. Zaś ten ma 13. Jakieś ostatnie słowa, nie bij. Tak na wszelki wypadek tego walny, gdyby jednak kolejna tura była. Tak za 21. Ale bym był zadowolony. Co ty nie wystawiałeś? Byś przegrał? Bym wygrał mniejszą przewagą. Czekaj, deszcz ranił o 2? Tam było? Godzina, że tak. Można by pomyśleć, że armia, której żołnierze wzajemnie się zjadają daleko, nie zajdzie, ale ludzkie zasady nim dotyczą potworów walczących dla ukrytego. One nie tworzą szach zwykłej armii, to żywioł, gdzie słabszy pada ofiarą silniejszego. Chyba coś ci... Nieważne. Jak ci nie przeszkadza, to po co się czepiać? Poziom 10. Poziom 1. To się aż tak bardzo nie przyda, jak będę go osłabiał. Okej. Panie!
Jeśli muszę... Ha! Gin! Ale nie mój! Gin, jeśli muszę. No. Otycha mnie, a to tylko dwa. No. Może być. Może być, usuniemy efekt. Mhm. To walnie za 3. To walnie za 1. Lecz będzie to trwało kilka tur, a pewnie coś położę. Otycha mnie. Co on wie? Trzech. Eban, jaki głodny. Jeśli muszę. Dobra. No, dużo pomogło. Dobra. Miał 8 łącznie. Obrał ode mnie za 7 i pod koniec tury za 1. Wezmę koniec tury. On będzie mi też 34. Bo obrał od każdego. Ty! Właśnie! Bać pan! No. Otycha mnie, takie buty. To ja robię takie coś. To ty też. I w tym się zgadzamy, dobra. Para pa, pa 8. Zagle egzemplarz innego wypowiedlanego brązowego sojusznika. Czy myślałem, że znowu tam ta karta za 1? Ta, mam tylko 2, dobra. Nie mam mrozu, więc tam dajesz to. Wystaw coś. Dobra. I o to mi chodziło. O to mi kurde właśnie chodziło. Dobra, początek końca. Może być. Ja już się dostanę. Przecież w sumie tamto.
Dobra. Każdy musi być gdzie indziej. Może ma mało kart, ale dosyć mocne. Dobra. Nie będę BM-ować. BM na bocie. A to by było dobre. A, dla innych botów. Dobra, ukryty został dodany. Dobra. Tymi taliami zaczniemy się interesować, jak skończymy potworów, Skoyatel oraz Nilfgaard. Dobra, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie, nara.